Słowo pisane. W 1972 roku Stany Zjednoczone wysłały w kosmos próbnik Pionier 10. Bezzałogowa sonda kosmiczna niosła na pokładzie rodzaj listu z Ziemi, piktogram do istot pozaziemskich. Czy jeśli kiedyś gdzieś jakaś inteligentna forma życia natrafi na tę wiadomość, to zrozumie znaczenie pierwszego posłania od mieszkańców Ziemi? Wieki temu gdzieś na naszej planecie zaistniała potrzeba komunikowania się między ludźmi, a później zaistniała potrzeba jakiegoś utrwalania treści porozumień. Przez tysiąclecia ludźmi kierowała potrzeba wyrażania myśli oraz spisywania swoich czynów dla potomności. Narodziny pisma. Kim byli ludzie, którzy wynaleźli słowo pisane? Jak dawno temu chodzili po ziemi? Pierwsze ślady pisma odnaleziono na terenie dzisiejszego Iraku. Uruku w południowym Iraku jest stanowisko archeologiczne, gdzie odkopano wiele starożytnych pozostałości. Dokoła jak okiem sięgnąć rozciąga się pustynia. Nad monotonnym horyzontem wznoszą się tylko piaszczyste wzgórza. Na tym wzgórzu mieścił się ziggurat, czyli budowla sakralna poświęcona bogom Międzyrzecza. Uruk był osiedlem od około 4000 lat przed naszą erą, a miastem-państwem od około 3000 lat przed naszą erą. Wśród piasku i ruin zachowały się resztki świątyni. Każde miasto-państwo miało inne bóstwa. Głównym bóstwem Uruku była Inanna, bogini miłości i wojny. Jej była poświęcona ta wspaniała płaskorzeźba. W Uruku istnieją stanowiska archeologiczne na czterech różnych warstwach geologicznych, do których odnoszą się różne okresy historii. Najstarsze stanowisko określa się jako Uruk 4. To tutaj, w 1928 roku, archeolodzy odkopali glinianą tabliczkę mniejszą od ludzkiej dłoni. Uczeni, którzy zbadali wyryte na niej znaki, postawili hipotezę, że stanowią one pewną formę pisma. Tymczasem inni badacze wykopywali podobne tabliczki na innych stanowiskach archeologicznych w Iraku. Każde nowe odkrycie przykuwało uwagę naukowców i laików. Zadawano sobie pytanie, jak daleko wstecz sięgają początki pisma. Główną naukową metodą ustalania wieku tabliczek i innych znalezisk archeologicznych jest metoda węglowa, która polega na tym, że bierze się fragment tabliczki i mierzy w nim zawartość pewnych izotopów węgla. To pozwala ustalić datę absolutną. Stąd wiemy, że najwcześniejsze napisy z Mezopotamii pochodzą sprzed 3300 lub 3200 lat przed naszą erą. Wyniki prac wykopaliskowych były niespodzianką. Znajdowano gliniane tabliczki z tego samego okresu w ruinach na terenie całego Iraku, nie tylko w Uruk 4. Do tej pory uczeni przyjmowali, że pismo chińskie pojawiło się około 2000 lat przed naszą erą, a egipskie hieroglify nie wcześniej niż 3000 lat przed naszą erą. Pismo z 3300 roku przed naszą erą zostało uznane za pierwszą postać pisma w dziejach ludzkości. Pismo klinowe miało zasłynąć na całym świecie.
Kto wymyślił pismo klinowe, pierwsze pismo wynalezione przez istoty ludzkie? Kraina zwana Międzyrzeczem, Mezopotamią, leżała między Tygrysem i Eufratem. Spośród czterech wielkich starożytnych cywilizacji, cywilizacji Dolin Indusu, Egiptu, Mezopotamii i Chin, Mezopotamia może się poszczycić najdłuższą historią. Większość terytorium tej starożytnej krainy znajduje się na terenie dzisiejszego Iraku. Pierwsze ślady cywilizacji pojawiły się w południowo-wschodnim Iraku. Około połowy piątego tysiąclecia przed naszą erą na terenie Mezopotamii zaczęły powstawać miasta-państwa. Najpierw Eridu, potem Kisz, Uruk, Ur, Lagasz, Nippur i inne. Mieszkańcy owych miast-państw nazywali się Sumerami i od nich pochodzi nazwa epoki historycznej, w której żyli, okresu sumeryjskiego. Przez wiele wieków w Mezopotamii, rozległej, otwartej równinie osłoniętej górami tylko od północnego wschodu, największą rolę odgrywali Sumerowie. Bogate i potężne Królestwo Sumeru upadło jednak, zaatakowane w 2004 roku przed naszą erą przez Elamitów. Do tego czasu sumeryjska kultura, która promieniowała na całą Mezopotamię, zdążyła już odcisnąć trwałe piętno na kulturze i historii powszechnej. Jeszcze przed nastaniem ery motoryzacji często uznawano koło za jeden z największych wynalazków ludzkości. Pierwsze prymitywne koła wynaleźli Sumerowie. Twierdzenie Pitagorasa stosowano w całym Sumerze ponad 1000 lat przed sformułowaniem go przez Pitagorasa. Zainteresowanie Sumerów nauką doprowadziło do takich innowacji jak podzielenie sfery niebieskiej na 360 stopni. Sumerowie podzielili rok na 12 miesięcy i położyli fundamenty pod rozwój astronomii i geografii. Sumerowie stworzyli wiele przedmiotów codziennego użytku, których używamy do dziś. Przez rozległy handel i ciągłe wojny zaawansowana kultura Sumerów rozprzestrzeniła się na Europę i Azję Środkową. Stała się jądrem wielu regionalnych kultur, które się z nią zetknęły. Kultura Sumerów narodziła się nad brzegami Eufratu i Tygrysu, ale objęła swym zasięgiem cały starożytny świat. W takim ośrodku kulturowym mogło powstać pierwsze znane ludzkości pismo. Pismo klinowe. Jak doszło do rozwoju tego rodzaju pisma? Spróbujmy uzyskać odpowiedź, szukając jego początku. Wyobraźmy sobie dwóch mieszkańców starożytnego Sumeru. Jeden przychodzi do drugiego, żeby pożyczyć dwa baranki. Ale mężczyźni nie mogą sobie w pełni zaufać. Właściciel baranków obawia się, że nie dostanie zwierząt z powrotem. Pożyczający, że właściciel zażąda zwrotu większej liczby zwierząt, niż naprawdę pożyczył. Obaj potrzebują obiektywnego i rzeczowego utrwalenia transakcji, gwarantującego obopólne zaufanie. Wykazując odrobinę pomysłowości, odciskają krzyżyki na kawałku gliny i ustalają, że dwa krzyżyki oznaczają dwa baranki. Dwa baranki równają się dwóm krzyżykom w glinie. Każdy mężczyzna zachowuje tabliczkę jako potwierdzenie zawartego porozumienia. Tak narodził się znak, symbol, który był warunkiem powstania pisma. W miarę jak liczba ludności rosła, tworzono i używano coraz więcej znaków. W Muzeum w Aleppo w Syrii można oglądać wiele znaków, które zachowały się z tego starożytnego okresu. Pierwsze znaki wynaleziono bardzo wcześnie. Potem kapłani w świątyni ustalili, że na przykład ten symbol oznacza niewolnicę.
I kiedy mieli ją na myśli, rysowali ten znak na kawałku gliny, który dziś nazywamy symbolem. Ten symbol prawdopodobnie oznaczał olej, ten drewno, a ten niewolnicę. Znaki symbolizowały większość towarów, którymi wówczas handlowano, takich jak olej, drewno i niewolnicy. Choć tego rodzaju zapis był dość prymitywny, świadczył o potrzebie systemu pisma. Między 4 i 3 tysiącleciem przed naszą erą użycie symboli, faza wstępna rozwoju pisma, było rozpowszechnione w całej Mezopotamii. Transakcja zawarta przez dwóch mężczyzn była wreszcie jasna. Cokolwiek się działo z dwoma barankami, umowa pozostawała jasna i uznawana przez obie strony. Symbole trzymano w glinianych dzbanuszkach. Na powierzchni dzbanuszka zaznaczano te same znaki, które odciśnięto na przechowywanych symbolach. W końcu, na początku 3. tysiąclecia przed naszą erą, pierwotne znaki wyszły z użycia, a ich funkcję zaczął pełnić sam dzbanuszek. Z czasem dzbanuszek zmienił się w coś wygodniejszego do noszenia, coś poręczniejszego, w glinianą tabliczkę. Przyjmujemy, że Sumerowie przeszli ze stadium znaków do stadium pisma, ponieważ był to szybszy i oszczędniejszy sposób przechowywania informacji. Zamiast napełniania dużego glinianego dzbanka dużą liczbą znaków, wystarczała mała gliniana tabliczka, na której widniała liczba i rysunek owcy, kozy albo worka jęczmienia. Był to szybszy i o wiele prostszy sposób. Pismo było znacznie szybszym i bardziej zwięzłym sposobem wyrażania tych samych informacji, które zawierały znaki. Jak zatem wyglądało to pierwsze pismo? Większość pierwszych systemów pisma była oparta na piktogramach, obrazkach przypominających wygląd przedstawianych rzeczy. To dlatego archeolodzy znajdują tak podobne symbole w każdej wczesnej postaci pisma. Pismo klinowe prawdopodobnie też było z początku pismem obrazkowym. Sześćdziesiąt kilometrów na południowy wschód od Uruku, gdzie znaleziono pierwsze gliniane tabliczki, leży inne starożytne miasto, Ur. Stary Testament wspomina o Ur Chaldejskim, skąd Abraham wyruszył na poszukiwanie ziemi Kanaan. To tutaj znajduje się biblijne, chaldejskie miasto Ur. Wykopaliska w ruinach Ur trwały 80 lat, od 1854 do 1934 roku. W XXI wieku przed naszą erą Ur było najpotężniejszym miastem państwem Sumeru. Możemy sobie tylko wyobrażać liczbę ruin, które mogą spoczywać pod zwałami piasku. To Giparu, klasztor dla kobiet położony bezpośrednio na południowy wschód od tarasu Ziguratu. Ruiny dają nam pojęcie o wspaniałości miasta państwa Ur i jego licznych ceglanych budowli. To symulacja komputerowa wyglądu śródmieścia Ur. W środkowej części miasta odkryto świątynię, królewski pałac i królewski cmentarz. Wszystko otaczał solidny mur, chroniący Ur przed najazdami. Na północnym zachodzie ufortyfikowanego miasta znajdował się port. Jednak w późniejszych czasach koryto Eufratu przesunęło się o 20 km i tereny te zamieniły się w pustynię.
W tej części ruin znajduje się królewski cmentarz, gdzie grzebano monarchów miasta państwa Ur. Tutejszy Pałac Umarłych jest wyjątkowo okazały. To miejsce nazywano Wielkim Grobowcem z powodu ilości znalezionych tu ciał. Znaleziska wskazują na to, że wraz z umarłymi grzebano wielu żywych. Te wspaniałe znaleziska świadczą o świetności i znaczeniu Królestwa Ur. Widzimy złoty hełm, pochodzący z grobu Mescalamduga. To lira i złoty sztylet królowej. Tak zwany sztandar z Ur przedstawia wojska Ur, a także inne warstwy sumeryjskiego społeczeństwa. Ziggurat odnaleziony w Ur jest stosunkowo dobrze zachowany. Pierwotnie miał trzy poziomy, ale przetrwał tylko jeden. Mieszkańcy Ur oddawali tu cześć Nannie, miejscowej bogini księżyca. W różnych miejscach widać znaki klinowe oznaczające imię bóstwa, któremu poświęcona jest świątynia. Ten napis na stopniach ziguratu mówi nam, że zbudował je Ur-Nammu. Władca rządził około 2100 roku przed naszą erą, z czego wynika, że inskrypcja też pochodzi z tego okresu. To pierwszy piktogram znaleziony w Uruku. Uczeni utrzymują, że pochodzi z 3300 roku przed naszą erą. Te dwa napisy dzieli 1200 lat. Już na pierwszy rzut oka widać, że wygląd pisma bardzo się zmienił przez ten czas. Jakim zmianom uległ przez te 1200 lat pierwszy system pisma? Gliniana tabliczka stanowi rozwiązanie zagadki. Nazywa się tabliczką Kushim i prawdopodobnie pochodzi z 2600 roku przed naszą erą. Zapisano na niej szczegóły transakcji. Górna linijka oznacza 135 tysięcy litrów. A to przedmiot transakcji, jęczmień. To piktogram. Lewa strona przedstawia warunki transakcji. Napis oznacza 37 miesięcy. Ta tabliczka stanowi zapis, że ktoś pożyczył komuś lub od kogoś 135 tysięcy litrów jęczmienia na czas 37 miesięcy. Co w takim razie oznaczają te symbole? Badania dowodzą, że przedstawiają one dźwięk Kushim. W przeciwieństwie do pozostałych symboli na tabliczce, ich znaczenie pozostaje tajemnicą. Dwa znaki na tych wczesnych tabliczkach Kushim są zastanawiające, ponieważ nic nie znaczą. Każdy z osobna coś oznacza, ale razem wydają się pozbawione znaczenia. Dlatego niektórzy sugerują, że to czyjeś imię, że ktoś zapisał te dwa znaki, bo tak samo brzmiało jego imię. Znak Ku coś oznaczał, znak Shim oznaczał coś innego, ale razem po prostu tworzyły czyjeś imię. Symbole fonetyczne Ku i Shim razem tworzą Kushim. Symbol oznacza dźwięk. To początek pisma sylabicznego. Tak narodził się system pisma rebusowego. Prostym przykładem rebusu są angielskie słowa car, auto i cat, kot. Jednak razem w rebusie nie oznaczają auta i kota. Dźwięki słów reprezentowanych przez te piktogramy, car i pet, zwierzak, mogą oznaczać w tym przypadku carpet, dywan, czyli coś zupełnie innego.
Symbole te same w sobie bez znaczenia razem tworzą słowo. Ten system pisma nazywamy rebusowym. Słowa są w nim przedstawiane za pomocą obrazków i symboli. Dziś pomysł ten wydaje się dość prosty i podstawowy, ale dla starożytnych przyjęcie systemu pisma rebusowego było prawdziwą rewolucją. Po wprowadzeniu bardziej złożonych rebusów liczba znaków klinowych zmalała z około 1500 do około 600. Skomplikowane wcześniej obrazki stały się prostsze. Bardziej rozwinięte formy pisma klinowego znaleziono na północ od Ur. Najsłynniejsze z nich pochodzą z Nippur. Nippur było jednym z miast w Sumeru, którego rozkwit trwał do połowy drugiego tysiąclecia przed naszą erą. W środku ruin znajduje się świątynia Ekur. W świątyni Ekur czczono Enlila, najważniejszego boga w sumeryjskim panteonie. Enlil był najwyższym bogiem Sumeru. Król każdego sumeryjskiego miasta państwa mógł wstąpić na tron tylko po otrzymaniu błogosławieństwa Enlila w świątyni w Nippur.